Drodzy Państwo, Łódź Teatr Wielki, wielkie wydarzenie artystyczne na miarę całego województwa łódzkiego. Obecny pan premier Piotr Gliński, który osobiście wręczał nagrody, wyróżnienia i te wszystkie tytuły, które otrzymali ci wszyscy, którzy zasługują na to swoją pracą przez wiele lat, zapracowali, proszę Państwa, właśnie na te wyróżnienia. I przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, bardzo istotne. Powiat tomaszowski, pan Roman Wojciechowski. Można powiedzieć, że to już dzisiaj legenda naszego powiatu, który otrzymuje najwyższe laury. Najwyższe laury, jakie są tutaj i w Łodzi, i w Polsce. Bo to są, proszę Państwa, nagrody zarówno pana premiera, jak i pana marszałka. Młody, rokujący wielką nadzieję, zespół ze Stowarzyszenia Nadzieja, troje młodych ludzi, którzy przepięknie zaśpiewali tutaj, na tej scenie Teatru Wielkiego, ale i również mamy trzecią osobę, pani Joanna Seliga, która poprzez swoją twórczość ubogaca to wszystko, co związane jest z kulturą na terenie powiatu tomaszowskiego. Wielkie gratulacje dla tych wszystkich wyróżnionych z powiatu tomaszowskiego, ale również tych wszystkich, którzy zostali wyróżnieni w dniu dzisiejszym i pochodzą z województwa łódzkiego. Bardzo się cieszymy, że nasi reprezentanci zostali docenieni w takiej grupie, bo gdybyśmy spojrzeli szerzej, były powiaty, które nie miały żadnej nominacji. My mieliśmy aż 3 takie sytuacje i mamy nadzieję, że w przyszłości zarówno pan marszałek, pan premier będą dalej doceniać to wszystko, co dobrego dzieje się na ziemi tomaszowskiej.